od kiedy już to wiem, że tak mam, że na przykład, że szybko się przebodźcowuję, że jak właśnie jestem na takim planie, gdzie dużo się dzieje, to potem po prostu należy zadbać o siebie, czyli pozostać w ciszy, niekoniecznie iść na imprezę, tylko po prostu odpocząć. Jak organizm mi mówi, że woli zostać w domu i mam zadbać o siebie, to po prostu muszę to zrobić. Kiedy byłam młodsza, to ja pamiętam, że wręcz od znajomych słyszałam, że to jest takie dziwne we mnie, no bo jest piątek, wszyscy idą się bawić. Bo wiesz, to ma też swoje dobre strony. No, jakby nie musimy o tym mówić jako o czymś, co wyłącznie utrudnia życie. Ja uważam, że to jest w ogóle błogosławieństwo, że ja to mam, dlatego że to jest niezwykłe za tym idąca inteligencja emocjonalna, co na przykład mi w życiu bardzo pomaga, bo ja mam takie wrażenie, że ja nie muszę długo rozmawiać z ludźmi, żeby wiedzieć, jakie mają intencje. I to jest ogromny wskaźnik. Ale intuicja chyba też. Wiele osób wysoko wrażliwych ma bardzo dobrze działającą intuicję. Intuicję, tak. Korzystasz z niej? Bardzo. Właściwie całe moje życie się na tym opiera, że ja z niej bardzo mocno korzystam i na tym się opieram. Ale powiedzcie, kiedy można zdiagnozować osoby wysoko wrażliwe? Najwcześniej. Oczywiście, ta prawda jest taka, że można dosyć szybko nawet, że już na sali tej poporodowej, kiedy leżą takie kukiełki pozawijane, gdybyśmy się pochyliły nad tymi maluszkami i po prostu wzięły grzechotkę, to na tej małej, pomarszczonej buźce byśmy zobaczyły pierwsze reakcje. Mhm. I te dzieci o wysokiej wrażliwości, najczęściej one zaczną mieć już taki odruch bliski płaczu. A te dzieci takie otwarte, z tym temperamentem gotowości na nowości, no nawet by się zaczynały już uśmiechać, tak? I to jest taki pierwszy objaw, że już jest jakaś różnica w temperamentalności tego dziecka i takiej reakcji na dźwięk, na to, co czyli się to dzieje. To jest taka nadreaktywność. To, co jest ważne, to co Ola, ty powiedziałaś, że to nie jest żadne zaburzenie. A my, i to jest najgorsze, że od dziecka jak rośniemy i wyrastamy w takim braku akceptacji społecznej i tak naprawdę ten brak akceptacji społecznej, to, że czujemy się takie niedopasowane, sprawia, że dopiero może pojawić się zaburzenie. Bo wysoka wrażliwość w ogóle nie jest żadnym zaburzeniem, jest po prostu uwarunkowaniem temperamentalnym, genetycznym i sprawia, że faktycznie mamy wyższą nieśmiałość.